Państwa po przerwie technicznej, że tak powiem, kontynuujemy obrady dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 4. Zmiana... Czy mogę? Dziękuję uprzejmie. Zmiana zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie budowy i modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, druk nr 225. Czytam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą remont nawierzchni asfaltowej boiska z założeniem sztucznej nawierzchni w szkole podstawowej nr 153 na przebudowa boiska wielofunkcyjnego w szkole podstawowej nr 153. Kwota 30 400 zł pozostaje bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie o zmianę zakresu rzeczowego zadania zgłosił się ZIS. Opinia Komisji Sportu? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa? Którą podjąłem wczoraj, przedwczoraj w komisji. Ja znam z grubsza rzecz biorąc uzasadnienie, jakie ono jest, takie jest, ale znowu o zmianę zakresu rzeczowego zadania zwrócił się ZIS, a to naprawdę wszystkie zainteresowane strony chciałyby wiedzieć, zapewne, zwłaszcza radni, chcieliby zapewne wiedzieć, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Gdyby to było wpisane tutaj, to uzasadnienie, dlaczego jesteśmy za tą zmianą, tak, to w tym momencie nie trzeba by teraz stracić ileś kolejnych minut czasu na tłumaczenie tego typu rzeczy. Gdyby było przy poprzedniej uchwale, byłoby podobnie. Nie siedzielibyśmy tyle czasu po prostu na i Państwo nie byli. Tak niestety działać nie może. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Druk nr 226. Punkt porządku obrad 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego. Przepraszam bardzo, ale ja proszę formalnej, bo czy kto liczył, to chyba jakby mi uwzględnił, tylko mi się Sula miała zgadzać, bo ja nie brałam udziału w głosowaniu, więc proszę o wpisanie, że jedna osoba nie brała. 13, 3 i 4 pan tutaj zapisał. Proszę Państwa, ponowne głosowanie. Bardzo proszę, powtarzamy głosowanie. Ja na razie powiedziałam, że powtarzamy głosowanie. To jest kwestia rzetelności liczenia głosów po prostu. Znaczy to jest słowo przeciwko słowi. Gdybyśmy to mieli nagrane na kamerze, to byśmy mogli stwierdzić w tym momencie, prawda? Czy było no, a jakby na przykład ktoś był złośliwy w stosunku do liczącego głosy, to że ja jestem. Nie wiem, ja nie wiem, ale liczyłem, pisałem tyle rok. Powinno paść pytanie, kto się wstrzymał. Proszę. Kto nie brał w tym zgłasza te liczby. Nie, jeżeli się liczy, to się liczy, że to nie, wtedy nie ma tego problemu. Nie.
Można. Znaczy jeszcze nie można, będzie można. Jeszcze tego nie ma. Można zobaczyć, co twój radny robi. Jakby to było 8 na 7, to 7 do 8. Proszę Państwa, wpłynął wniosek formalny w porządku obrad 26 sesji dotyczącego ponownego przeliczenia głosów. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku formalnego, żeby było formalnie? Proszę przytrzymać ręce dłużej. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie ma. Czyli wniosek formalny został przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Żeby była jasność, że głosujemy ponownie druk 225. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. To jest właśnie ta sytuacja, proszę Państwa, kiedy Pan Stefan podnosi, opuszcza. Ale bardzo proszę o niedyskutowanie podczas głosowania, nie utrudnianie. 13. Tym razem się Panu nie udało. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 3 osoby. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? 3 osoby. Dziękuję bardzo. Zgadza się? Na potrzeby liczby głosowania stwierdzamy, to znaczy, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.